Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Daj się poznać. To program dość niezwykły, ponieważ dzisiaj w klimacie muzyki ludowej. A na czym polega ta niezwykłość muzyki ludowej? Opowie nam kapela Romana Wojciechowskiego. Witam Panów serdecznie. W skład kapeli Romana Wojciechowskiego wchodzi pan Bogdan Lipski, witam pana. Pan Radosław Winiek, witam serdecznie. I oczywiście pan Roman Wojciechowski. Panie Romanie, czy pan jest założycielem kapeli? No można tak powiedzieć. To jak to było w takim razie? No spotykali żeśmy się na różnych przeglądach, festiwalach. No i stwierdziłem, że byśmy się nadali, że ten skład by był odpowiedni. I spróbowali żeśmy i jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet jak zresztą mogliśmy usłyszeć. Czyli tak naprawdę pan wyhaczył talenty. Tak można powiedzieć. Jak w takim razie zaczęła się panów przygoda z muzyką? Panie Bogdanie. Moja przygoda to się zaczęła zaraz po wojsku, a to już ładnych parę latek minęło. Koleżanka. No wtedy to się tak nazywało, koleżanka, nie można było powiedzieć, że narzeczona, koleżanka. Zaprosiła mnie na próbę zespołu ludowego i tak na tej próbie zacząłem tam już pierwsze próby, znaczy robić gdzie, bo to chodziło przede wszystkim o tańce. Później dopiero zacząłem się interesować muzyką. Najpierw tańczyłem w zespole, później zacząłem grać w kapelach. No i tak do tej pory. Dzięki Bozi. Zdrówko pozwala. Śpiewam, tańczę. I jak długo to jeszcze będzie, to daj Boże, jak najdłużej. Czy wcześniej w takim razie miał pan do czynienia z muzyką folklorystyczną? Tak, bo można się powiedzieć, że wychowałem się w takim środowisku, bo przez dłuższy okres czasu, przez prawie dorosłe życie mieszkałem w Opocznie. No, to kolebka folkloru. Mm-hmm. Tam byłem w trzech zespołach, bo w tym czasie tam prężnie działały zespoły folklorystyczne. Była Opocznianka, był zespół Drygant i zespół pieśni tańca Tramblanka, w którym do tego roku, praktycznie od tego roku nie uczestniczę w próbach i nie gram już w Tramblance.
ale do 2017 roku to właśnie zespół pieśni i tańca Tremblanka, a po różnych przeglądach właśnie żeśmy grali razem z panem Rokiem, z Romanem Wojciechowskim, z Radkiem Binkiem, który też jest, gra w kapeli w Tremblance. I już wtedy na początku grał pan na perkusji? Nie, na pierwszych tych troszeczkę próbowałem, co prawda jestem samoukiem, grałem wtedy na akordeonie, tylko miałem troszeczkę wypadek na motocyklu, były wtedy motocykle modne, zresztą do tej pory są modne, ja ostrzegam młodych ludzi, uważajcie, bo później ta ręka była już niestety trochę niewładna i jak gdyby tak przesiadłem się z jednego instrumentu na drugi, no ale chyba z dobrym skutkiem, skoro taki misz jak pan Romcio Wojciechowski pozwolił mi grać razem w kapeli, no to znaczy, że chyba to może być dobrze. A poza tym to z Radkiem, no i z Romanem też, żeśmy dużo grali po weselach. Dużo żeśmy par razem skojarzyli, znaczy parę na pewno się same skojarzyły, tylko po prostu my żeśmy umijali później po weselach też na tego, żeby się świetnie bawili i całe towarzystwo. Chociaż już teraz na razie po weselach nie. Romek to chyba jeszcze tam coś gdzieś gra, ja już się wycyfam. Pan w kapeli gra na perkusji, pan gra na akordeonie. Na akordeonie, to jest szczegółowiej bardziej, to jest harmonia trzyrzędowa polska.
jest różnica. No właśnie, to jest dość niezwykły instrument. Co w nim jest niezwykłego? Jest inny układ klawiatury i brzmienie też jest inne. Da się odróżnić. Jeżeli ktoś jest fachowcem, to od razu, z daleka usłyszy, że to ktoś gra na harmonii, a ktoś na akordeonie. A jak ktoś nie jest fachowcem, to... Chyba też, chyba też. A czym się różni ten dźwięk w takim razie? Jest bardziej taki ostry, no starodawny może. A w takim razie, jak się zaczęła Pana przygoda z muzyką najpierw, a później może z muzyką folkloru? Od kiedy pamiętam, to zawsze ciągnęło mnie do muzyki. Gdzieś tam jak były jakieś wesela, to pod okna się chodziło, słuchało. No i mamusia też grała na skrzypcach, gra na skrzypcach. No i głównie to ona mnie wciągnęła do szkoły muzycznej, no a później się to już zaczęło wszystko. Te wesela, występy, zespoły ludowe, no i teraz z Romanem i z Bogdanem wspólnie. Gra Pan na jeszcze jakimś instrumencie? Głównie na klawiszowych. Przede wszystkim. Panie Romku, niech nam Pan proszę przypomni, jak to u Pana było z tą muzyką, bo to jest też piękna historia. No piękna historia. Po festiwalach to zacząłem jeździć dzięki pani Ewie Sławińskiej-Dalik. W 2003 roku występowałem chyba z 3 czy 4 zespołami na Europejskim Festiwalu na Borkach. I w pewnym momencie podeszła pani Ewa Sławińska-Dalik i mówi, czy ja bym mogła samego pana nagrać na skrzypcach. Ja mówię, no możemy spróbować, ale tu jest takie bardzo mocne nagłośnienie, że raczej się nie uda. No ale spróbujmy. Odeszli żeśmy kawałek, ale nie dało jednak się tego zrobić. I ona mówi, czy mogę jakieś namiary wziąć na pana i żeby przyjechać do pana do domu i pana nagrać. No i zgodziłem się, wyraziłem zgodę. Umówili, żeśmy dograli, żeśmy dzień, no i przyjechała. To był 2003 rok, a w 2004 już zostałem wytypowany przez Łódzki Dom Kultury do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. No, wszyscy z tych fachowców mówią, a tam nic nie wygrasz, tam same asy jeżdżą. Ale nie przygotowywałem się w ogóle tam tyle o ile. Ja mówię, spróbować można. Pojechałem jako na pierwszy raz. Zdobyłem 2 nagrodę. No to mówią bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale już wiedziałem, o co chodzi. Byłem laureatem. No to już 4 lata było kiedyś taka karencja, że laureaci nie mogą przez 4 lata jechać. Minęło 4 lata w 2008 roku. Znów mnie puścili samego. No ale to już się przygotowałem. No i przeskoczyłem pierwsze miejsce, już nie zdobyłem pierwszego miejsca, tylko zdobyłem główną nagrodę Basztę. To już jest największa ta nagroda, pierwsza jest później za Basztą. No i później mówią tak, no proszę pana, mówi, drugiej Baszty już pan nie dostanie. Musi pan zmienić kategorię, dobrać bębenek albo
harmonię trzyrzędową, bo do Kazimierza z akordeonem nie wolno startować. Sieradz, bedlno tak, ale tylko taka harmonia. No i zmówili, żeśmy się tu z kolegą Bogdanem, no i startujemy w 2012 roku, 4 lata minęło, pojechali żeśmy. No i pierwsza nagroda. Znowu. Znowu. No i później tak, trzeba znowu czekać 4 lata, ale skrócili, bo ci fachowcy się wykruszają, no to skrócili o rok. Także w 2015 no powinni żeśmy jechać z kapelą, ale 4 kapele jechały z województwa łódzkiego. No i Łódzki Dom Kultury mówi, proszę pana, no będziecie się wycinać nawzajem. I mówi, czy pan by się zgodził solóweczkę pociągnąć? No, jak nie ma wyjścia, to startujemy. No i wystartowałem. Ja byłem z tego mojego występu bardzo zadowolony. W sobotę, pamiętam, występowałem w godzinach takich południowych, 13, 14. Gdzie. No i jakoś trzeba było cierpliwie czekać do niedzieli. W niedzielę modlitwa w kościółku. Korowód idzie pod scenę, tam gdzie żeśmy występowali. No i wyczytują główną nagrodę Basztę w kategorii instrumentalistów skrzypków. Zdobył pan Roman Wojciechowski. No łezki mi poleciały. W niebo spojrzałem, no bo dzięki Bozi. I jednak się znalazła ta druga Baszta dla mnie. Także zdobyłem tę drugą. No i w międzyczasie, w 12 roku, 14 listopada, jak pamiętam, na Zamku Królewskim w Warszawie odbierałem Oscara Kolberga. Bardzo ważna nagroda. Więc pana kariera muzyczna to, można powiedzieć, pasmo sukcesów. No myślę, że tak. No. Myślę, że jeszcze dużo przed nami, jak Bozia tylko pozwoli. Pewno. To chciałbym, żebyśmy wystartowali, bo takie plany mamy. Jeżeli mogę o nich powiedzieć, to 28 kwietnia to jest taki, no taki sobie, że tak powiem, jak dla nas, przegląd w koluszkach. Następny już lepszy przegląd jest Polski Centralnej, festiwal od Kujawiaka do Oberka w Sieradzu. To jest 27 maj. Później mamy 10 czerwca, to jest teren Łowicz, Skierniewice, Bedlno. Tam żeśmy 2 razy zdobyli pierwsze miejsce. Na 25-lecie wykosili żeśmy prawie 20 kapel i pierwszą nagrodę żeśmy zdobyli. No i za rok powtórzyli żeśmy. No i co jeszcze? Najbardziej zależy nam na festiwalu, już kolej na nas w tym roku, do Kazimierza Dolnego nad Wisłę. To 22 chyba do 25 czerwca startujemy do Kazimierza Dolnego nad Wisłę. Thank you.
będziemy wszyscy trzymać bardzo mocno kciuki. Dziękujemy bardzo, z góry dziękuję. Dokładnie. Panie Bogdanie, jak pan wspomina ten dzień, kiedy zdobyliście po raz pierwszy razem nagrodę? Ja muszę pani powiedzieć, że wcześniej byłem, nie pamiętam teraz, w 78 czy którymś roku też tam, ale tam tylko z wyróżnienia żeśmy zdobyli, to była kapela Zoboczna. A z Romciem po raz pierwszy taką wysoką nagrodę, jaka jest pierwsze miejsce na całą Polskę. No to jest bardzo duże wyróżnienie i uważam, że to jest naprawdę piękna sprawa. A w tym roku, jak dobrze pójdzie, no to walczymy o główną nagrodę, czyli o Basztę. Ale to mam takie zamiary. A jak to w oczach jeżeli wypadnie i w widzów, no to zobaczymy. Ja tylko jeszcze chciałem wspomnieć, że w zeszłym roku, to znaczy w 2017, mieliśmy zaszczyt w Lublinie grać ze światowej sławy muzykiem, jakim jest pan Michał Urbaniak. No to była dla nas niesamowita sprawa i przeżycie, że zaprosił nas ktoś do współpracy i że mogliśmy razem wystąpić na scenie z takim świetnym jazzmenem, jakim jest pan Michał Urbaniak. Obawialiśmy się w ogóle pierwszej próby. Z troszeczkę z bijącym sercem, żeśmy poszli na tę próbę, no bo wiadomo, jak nas potraktuje, no takich muzyków i tak dalej. No, okazało się, że to jest tak człowiek otwarty, tak przyjacielski i kochający muzykę i ludzi, którzy to robią, że naprawdę coś wspaniałego i wspominam to naprawdę z wielką przyjemnością, bo przyszedł na próbę, no to my mistrzu, tak i pani Michał, nie, absolutnie. Od razu na ty, jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, nie ma sprawy, na ty, do roboty się bierzemy raz, dwa, trzy, bo nie ma, jak to się mówi, czasu. No, no wspaniała sprawa, później byliśmy jeszcze zaproszeni przez pana Michała do Łodzi. Na Urbanator Days też mieliśmy przyjemność grać, jako jedyna kapela z, właśnie tam, gdzie no, spotkali się muzycy z całego świata. Jazzmeni z całego świata, najlepsi. Mamy zdjęcia ze wspaniałymi muzykami, ale to już tak pomijając. A jeszcze była taka wspaniała sprawa, gdzie w Szydłowcu, w zamku w Szydłowcu graliśmy z nie mniej też bardzo ważnym skrzypkiem, znanym chyba na całym świecie, profesorem, panem Leszkiem Pilchem. Zbigniew Pilch, tak. I Marta Niewiecka. Tak, bardzo, bardzo znani. Też mieliśmy przyjemność. To był taki fajny konkurs, gdzie praktycznie rzecz biorąc widzowie, tak jak tam pani konferencjerka, która prowadziła, to powiedziała w ten sposób, że jeszcze nigdy po żadnym koncercie widzowie nie wstali i na stojąco bili brawa dla wykonawców. To dla nas było chyba największą przyjemnością, że ocena widowni była najważniejsza, że no i tym bardziej, że zaprosił nas tak znany człowiek, jakim jest pan Pilch. Czy panowie się stresujecie przy okazji takich ważnych koncertów, ważnych występów? Stresujemy się, proszę pani, tym bardziej jak widzimy tak piękne panie przed sobą, jaką nie jest pani, to od razu serduszko, pani operator. Takich występach nie ma tak blisko kobiet. Nie, proszę panią, uważam, że nie ma chyba żadnego artysty, zawodowca, czy amatora, czy ktoś, który wychodzi na scenę i nie ma tremy, bo... Nie wierzę też w żadnego człowieka, który mówi, że ja to się nie boję. Więc jest jakieś tam, żebym się nie pomylił, żebym czasem czegoś nie zrobił tak, jak nie powinienem zrobić, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. I to już jest taka trema. Ale trema jednocześnie chyba powoduje to, że człowiek się mobilizuje i to jest chyba razem wzięte, jak to się mówi, to daje jakieś plusy i efekty na scenie. Thank you.
pamiętam jeszcze świętej pamięci pana Jarema Stępowskiego, który wychodził na scenę i ja sam przynajmniej, jak tutaj teraz są schody i to jeszcze mnie prosił, żeby mu dać w tyłek, żeby mu się lepiej wystąpiło. A ja jeszcze też miałem tak jeszcze wspomnę, jak już tutaj mówimy, że miałem przyjemność też występować razem z panem, no już też nieżyjącym niestety, panem Wojciechem Siemionem, który można powiedzieć, że kochał muzykę ludową i sam zresztą reprezentował bardzo dużo rzeczy na scenie, właśnie związane z folklorem i związane z naszą kulturą. No bo tak, no cóż, nie oszukujmy się, papugować wszyscy potrafią, ale to co nasze, szanujmy. To są nasze korzenie. To jest najpiękniejsza chyba sprawa, żebyśmy po prostu, żeby nasze młode pokolenie zobaczyło, jak to się robi. My byśmy byli zadowoleni, jakby się chcieli uczyć właśnie takich kawałków. Młodzi ludzie, którzy no, dzisiaj to jest, mają możliwość, szkoła muzyczna, ogniska muzyczna i tak dalej, przed tym może tak nie było, żeby chętni byli, żeby chcieli się tego nauczyć, nie wstydzili się założyć tych. Górale się nie wstydzą, prawda? Cieszą. Wszyscy jeżdżą w góry i podziwiają górali. Dlaczego my mamy się wstydzić? Nie, mamy się cieszyć. Nasze stroje są też piękne. Też są piękne, kolorowe i bardzo ładne. Kobiece stroje też są przecudowne, prawda? Jak tęcza, jak zboże na polu, można tak porównać, prawda? Bo to jest też piękna rzecz. No i chciałbym, żeby młodzi ludzie naprawdę przeli po nas pałeczkę, no bo niestety, no cóż, jeszcze może, jak tu Roman powiedział, niech Bozia nam da jak najdłużej, żebyśmy się cieszyli razem i mogli jak najdłużej grać, ale żeby młodzi ludzie po nas powoli tą pałeczkę przechwytali i kontynuowali dalej, aby tak było. No bo ja bym sobie tak w każdym razie życzył na pewno wszystkim. A właśnie, a jak jest teraz? Czy młodzi ludzie interesują się muzyką ludową? Głównie chyba z dużych miast. Przejmują powiedzmy z Warszawy, z Łodzi. Tak? Tak. To dość zaskakujące, prawda? Zaskakujące, tak. Dlaczego tak? Nie wiem, odkryli jakąś nową może muzykę, dla nich to jest ciekawe bardzo. A tutaj na miejscu to wszyscy to już słyszą i to jest dla nich nic ciekawego. Najsłabiej jest w Tomaszowie. Tak? Najsłabiej jest w Tomaszowie. No był zespół, tak można powiedzieć. No nie ma niestety w tej chwili. No tak, no to myślę. Jeszcze przeważnie na wsiach dzieci się, można powiedzieć, że przychodzą trzy pokolenia nawet, jak są pieśni maryjne, czy obrzęd jakiś weselny, czy coś. Trzy pokolenia przychodzą, ale tutaj Tomaszów jest bardzo słaby. A tam to wichura, a to disco pole, ale bo to jest tak, że dzisiaj się rodzi, a jutro ma tableta kupionego już. I tylko czekają, żeby zaczął troszkę paluszkami ruszać i to jest to. A muzyką ludową się brzydzą, a disco polo zagrają to. A co w tej muzyce ludowej jest takiego niezwykłego, że panowie się nią tak pasjonują? Pan Bogdan już w sumie tutaj powiedział nam bardzo ładnie. Panie Radku, jak to jest u pana? Ja to bardzo lubię grać, bardzo mi się podoba, jak w kapeli razem gramy. Dobrze się czuję, dobrze się czujemy razem, przynajmniej mnie się dobrze. Rozumiemy się, bo wystarczy spojrzenie. Że mrugnięcie okna czy tak dalej, my wiemy, jak to po prostu robić. No może to lata też praktyki, no bo wiadoma sprawa, ale... Ale ludzie muszą się dobrać, ludzie muszą to czuć. Bo jak tak samo czujemy wszyscy, no to Powiem tylko tak, jeden wyskakuje z kapeli, już przychodzi następny, już nie jest ta kapela. A ja mówię zawsze tak, na nas mocnych nie ma, a słabych się nie boimy. A no właśnie, ja tutaj gdzieś tam, mówiąc nieładnie, podsłuchałam, że profesorowie muzyki mówią, że takiej drugiej kapeli to nie ma i nie było. To według panów, co jest takiego niezwykłego w kapeli Romana Wojciechowskiego? Tą muzykę trzeba umieć grać, trzeba kochać, to trzeba wyssać z mlekiem matki. Niestety, tego się nie da w nutach zapisać, bo jest zapisane i w nutach, ale to jest tak prosto zagrane. Tu muszą być, bo ktoś powie, a tam na ozdobników na wkłada to będzie 20. Wystarczy włożyć 3, a w odpowiednie miejsce i trafi do wszystkich.
kto potrafi zaśpiewać, kto potrafi zatańczyć i czuje muzykę ludową, bo to jest bardzo ważne, to trzeba czuć, tę muzykę ludową. Ją trzeba umieć grać niestety. To może stąd wynika ten problem, że tak niewiele młodych osób się interesuje muzyką ludową, może po prostu coraz mniej osób ją czuje w ten sposób. Na pewno tak. Korzeni. Na pewno tak. Teraz to przeważnie jest tak, młodzi mają jedno ucho na kolczyk, a drugie na salseson. No, ale tak nie mów. Ja tak mówię. Nie ubliżając młodzieży, bo ja też kiedyś byłem młody. Ale niestety, gdzie się nie widzi, to słuchaweczki w uszach już. To jest właśnie. Komputer wychowuje i tak dalej. Tym się nie interesują, muzyką ludową się. Przecież chcieli odnowić Piliszanów. Nie ma chętnych. Na tyle mieszkańców, co jest w Tomaszowie. Nie ma. Panie Bogdanie, pan chyba chciał tutaj coś dodać. Nie wiem, tylko że wydaje mi się, że po prostu młodzież jest inaczej wychowywana. Tak jak tutaj wspomniał Radek, że my jako młodzi chłopcy, to żeśmy chodzili tam gdzieś pod te wesela i żeśmy po prostu słuchali to, co muzykanci grali, bo tam dawniej muzykanci grali. Nie orkiestry takie w tej chwili, jakie tam na instrumentach elektronicznych. Na żywo i człowiek, było wszystko było na żywo i to chcąc, nie chcąc, człowiek wyłapywał to. I tak jak tutaj Roman powiedział, co z tego, że to będzie zapisane w nutkach i ktoś zagra w ten sposób, następna osoba jeszcze inaczej i następna jeszcze inaczej. Dlatego między innymi festiwale chopinowskie jest tyle wykonawców, przyjeżdża, świetnych muzyków z całego świata, wygrywa jeden, prawda? I dlatego tutaj też mówię, że festiwal w Kazimierzu nad Wisłą, śpiewaków i kapel ludowych, jest właśnie między innymi takim wyróżnieniem, że przyjeżdża multum kapel z całej Polski, multum śpiewaków tego, a wyróżniona jest tylko jedna, prawda? Także tutaj... To znaczy, główna nagroda Baszta jest zawsze tylko jedna, w tej kategorii, w danej kategorii. Załóżmy kapelę tego, a pierwsze nagrody to mogą być 3-4, drugie to samo, trzecie i wyróżnienia. No, pan... Nie, bo ja uważam, że po prostu młodych ludzi trzeba zachęcić jakoś, może w ten sposób bym powiedział, no, ale już jak to zachęcić? No, są wspaniali pedagodzy w szkołach i to tu chyba, tam powinno przede wszystkim. Tu powinno się właśnie... W szkołach, żeby tam zacząć od najmłodszych lat, bo jeżeli w przedszkolu już zaczniemy, coś tam nie chce, my żeśmy występowali w przedszkolu. No tak. Razem, myśmy grali tutaj, nie pamiętam numer przedszkola, no to te dzieciaki tak naprawdę wspaniale reagowały, że ja byłem też zachwycony, jak, no dzieci mają wspaniały słuch, wspaniale śpiewają, tylko po prostu poddać im tam coś, żeby jak to się mówi, to ziarenko zasiać, żeby to ziarenko rzeczywiście później... Były i konkursy w szkołach, w przedszkolach, stroje tam gdzieś popożyczali, czy tam pokupowali. I takie melodie właśnie, takie ludowe melodie, mieli podkłady. My żeśmy nawet przygrywali też, bo wychodzili dzieci, zaśpiewały. I to trzeba zaszczepić od małego. Może nie ma komu grać muzyki ludowej, ale za to, jak panowie zresztą sami pewnie wiedzą, jak na weselu zaczyna ktoś grać muzykę ludową, to wszyscy się bawią i to bawią doskonale, tak, prawda? Tak jest. Ja pamiętam wesela takie, że teraz może nie tak, ale dawniej, wystarczyło tylko coś zacząć grać, poddać ton i praktycznie ludzie już wiedzieli, o co chodzi, wszyscy śpiewali. To była wspaniała sprawa, że za stołami dzisiaj, no to każdy ma tamtego, najlepiej, żeby bardzo kulturalnie było. Wtedy jakoś nie było tak, tylko po prostu wystarczyło poddać ton, taką piosenkę, czy taką, wszyscy znali słowa, wszyscy to śpiewali. No dzisiaj troszeczkę to jest inaczej. Ale chyba nadal ludzie przy muzyce ludowej się bawią, prawda? Czy na festiwalach? Tak jest, czy na festiwalach. Oj, wie pani, to naprawdę widać, jak ludzie. No w Radomiu, jak żeśmy byli, jak w Kazimierzu, na tych tyndyryndy, na tych potańcówkach. Bawią się ludzie. I przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, że młodzież i tak z dużych miast, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, z takich tych. Ale ja podejrzewam, że to są
Ty mówisz młodzi ludzie, no tak, fajnie, tylko że to są pewno studenci, którzy studiują jakąś etnografię albo coś. W Lublinie żeśmy występowali na międzynarodowych Mikołajkach Folkowych. Dlatego oni nas proszą, jak powinno się rzeczywiście tańczyć oberkę, jak powinno się tańczyć prawidłowo polkę i tak dalej, pomimo tego, że mają swoich tam wykładowców i choreografów, ale tak, żeby tutaj pokazać, jak my to robimy. Rzeczywiście podglądają, widzą i z tego są zadowoleni, bo później mówią, że no rzeczywiście troszeczkę to jest inaczej. Jak choreograf to pokazał, czy coś w tym sensie. Ale to co w takim razie jest w muzyce ludowej, że pomimo, że ludzie nie grają na przykład, to się doskonale przy tym bawią? No trudno mi tutaj określić, co jest. No ale jest to specyfika wykonywania danego utworu czy piosenki i podkreślenie tego, tak jak na przykład, bo to przecież weźmy te oberki, to nie podlega tylko, żeby było raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tylko to jest tak zwane przeciąganie, podkreślenie w odpowiednim momencie, tam przytupnięcie, czy nawet przykucnięcie i tak dalej, i tak dalej. To cała filozofia tego wykonania i utworu, i tego oberka, i później tego tańca. I to w sumie razem, no to jest jakby można jedna całość, jedno dzieło. Tak to powinno wyglądać, mi się wydaje. Wróćmy w takim razie na chwilę do kapeli Romana Wojciechowskiego. Przed wami kilka ważnych festiwali, kilka ważnych konkursów. Jak się przygotowujecie? Jak się przygotowujemy? Bliżej tych festiwali robimy, wybieramy, czy do kolegi tam się zjeżdżamy, do kolegi Radka do domu, no i ćwiczymy niestety bez tego. Ciężko jest, znaczy poradzilibyśmy sobie, ale już jesteśmy pewniejsi, bo jeżeli chodzi o najbardziej prestiżowy ten festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, no to tam jest komisja składająca się z 11 osób. Jest 5 profesorów, doktorów habilitowanych, tam się nikogo nie oszuka, wszyscy słyszą, nagrywają to, także niestety, ale my spojrzymy na siebie, wiemy kiedy na mrugnięcie oka, kiedy mamy wstęp robić do drugiej zwrotki, żeby przejść i do trzeciej, także no musimy wszystko być czegoś pewni. No. Rozumiem. Czy już macie panowie wybrany jakiś repertuar? Czy jeszcze o tym nie myślicie? Czy jeszcze za wcześnie? No, repertuar mamy tak bogaty, że problemu nie mamy z repertuarem, także pewnie się coś wybierze. Bo niedługo trzeba zgłosić do 18 kwietnia, muszę zgłosić do Koluszek, a tamte to dalsze terminy. Jeszcze troszkę. Bo później jest maj i czerwiec. Tak. A jak panowie odnajdujecie się w dzisiejszej współczesnej muzyce? Macie jakieś ulubione zespoły, ulubionych wykonawców? Czy jednak zostajecie przy muzyce ludowej? No, ja mam ulubionego wykonawcę. Podzieli się pan? Bo to jest mój syn. O, proszę. Nowator. Mhm. To jest mój syn, dlatego mu cały czas kibicuję i trzymam za niego kciuki, żeby mu się jak najlepiej powiodło w tym życiu estradowym i w show biznesie, bo to już jest rzeczywiście, wypłynął na głębokie wody, no to teraz już trzeba. Często w Famce zresztą słychać, był na pierwszym miejscu parę dni temu. Panie Radku, a pan ma jakichś ulubionych wykonawców? Ja nie mam, ja mam codziennie kogoś innego. Melodia wejdzie do głowy i potrafi przez kilka dni nawet być. Obojętnie czy znany wykonawca, czy nieznany. Także w każdej muzyce praktycznie się gustuje. Panie Ramku, a u pana? No ja gustuję w tangach, w walcach. Jak zaśpiewa Julio Iglesias, A Media Luz, La Compalsitete. To jest muzyka, a to disco polo to, no tam jak to się mówi, ja to tak brzydko powiem, ale kopnie się w drzwi, w klatkę, w bloku, jak to się mówi, i przychodzą fachowcy. Czego w takim razie możemy panom życzyć? No, żeby Bozia nam pozwoliła jak najdłużej żyć, no i jak najdłużej hałasować. O, razem. Razem w tym składzie, bo uważam, że ten skład jest naprawdę dobry i bardzo dobry, tak mogę powiedzieć. No, i cieszę się, że dobrałem wspaniałych kolegów i
No mam się czym pochwalić, że tak powiem. I tego właśnie panom życzymy i powodzenia na wszystkich najbliższych konkursach, festiwalach. I chyba chcę też dodać powodzenia innym drużynom, bo wy jesteście tak naprawdę bezkonkurencyjni, jak się okazuje. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za obecność. Naszym dzisiejszym gościem była kapela Romana Wojciechowskiego w składzie pan Bogdan Lipski, pan Radosław Biniek i pan Roman Wojciechowski. Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy.